Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Chcieliśmy wspólnie z partią Zieloni 2004 jako Sojusz Lewicy Demokratycznej podziękować. Chcieliśmy podziękować panu prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu za zawetowanie ustawy o nasiennictwie, w której znajdowały się zapisy o GMO. Jak Państwo wiecie, w 2008 roku rząd polski przyjął ramowy program, w którym to było jasno powiedziane, że Polska będzie wolnym krajem od GMO, tak jak pozostałe 9 krajów Unii Europejskiej, ale dziwnym trafem na etapie procedowania ustawy o nasiennictwie znalazły się w niej zapisy umożliwiające dużym koncernom zatruwanie nam życia. Na szczęście ta ważna decyzja dzisiaj, 24 sierpnia, bardzo ważna decyzja, bo dotycząca przyszłych pokoleń, nas wszystkich, to ważna stoczona batalia i ważna wygrana batalia, bo tu chodzi o żywienie nas, przyszłych pokoleń, o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń Polaków i mamy nadzieję, że na trwałe Polska, Rzeczpospolita Polska będzie krajem, tak jak pozostałe 9 krajów, ważnych krajów Unii Europejskiej, wolnym od, przepraszam, ale użyję tego słowa, takiego świństwa jak żywność genetycznie modyfikowana. Z tego się bardzo cieszymy i myślę, że możemy pokazać, że to jest zwycięstwo SLD Zielonych, ale to jest też zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego, o czym będzie za chwilę mówił Dariusz Szwed i pani doktor Małgorzata Tkaczianik. Bardzo proszę, pani doktor, oddaję głos. Zieloni kategorycznie od kilkunastu lat sprzeciwiają się wprowadzeniu genetycznie modyfikowanych organizmów do obrotu żywnościowego. Nigdy nie występowaliśmy przeciwko rozwojowi nauki, przeciwko postępowi i gdy myślimy o GMO, to myślimy w kategorii trzech rodzajów biotechnologii. Rozróżniamy zieloną biotechnologię, białą i czerwoną. Ta zielona dotyczy żywności, biała zdrowia, a czerwona rozwoju biotechnologii w przemyśle. I o ile te dwa obszary, biały i czerwony, niewątpliwie popieramy rozwój nauki w tym zakresie, jesteśmy absolutnie otwarci na to, by żyć dłużej i aby ta jakość życia była jak najlepsza, to wprowadzenie mikroorganizmów do żywności, do pasz, do wszystkiego, co związane z tym, co jemy. Po raz pierwszy się to zdarza, ponieważ wprowadzamy tam organizmy żywe, samodzielne. My nie wiemy, co będą tam robiły, mówiąc tak po prostu. Zatem rzeczywiście, podobnie jak powiedział mój poprzednik, dziękujemy panu prezydentowi za utrzymanie dobrego kierunku. Na Węgrzech, w kraju nam bliskim, niedawno, kilka tygodni temu, rząd zniszczył uprawy GMO. Mamy nadzieję, że zamrożona, bo przypomnijmy, że jednak ustawa o GMO wciąż leży w Sejmie, także zostanie poddana uwadze społecznej, konsultacji społecznej i to, co się dzisiaj stało, będzie miało ogromne znaczenie dla procedowania tej ustawy i przyspieszenia prac nad nią. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, Dariusz Szwed. Witam Państwa serdecznie. Pan prezydent i słusznie wybrał głos społeczeństwa, nie posłuchał pana premiera Tuska i pana premiera Pawlaka. To jest rzeczywiście moment historyczny. Jest to zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego, które przekonało najważniejszą osobę w państwie, pana prezydenta, do tego, aby wstrzymać proces legislacyjny, który ewidentnie przypominał nam lub czasopisma ten proces legislacyjny, ponieważ pod przykrywką ustawy o nasiennictwie próbowano nam wcisnąć tylnymi drzwiami GMO. Ja nie będę dzisiaj Państwu powtarzał tych wszystkich argumentów, które przez media przetoczyły się, ale proszę zauważyć rzecz jedną, mianowicie wokół kwestii genetycznie modyfikowanej żywności powstał ruch społeczny, ruch bardzo aktywny obywatelek i obywateli, którzy, jak Państwo wiecie, 70% polskiego społeczeństwa, na to wskazują badania opinii publicznej, jest przeciwne. W związku z tym obudził się na szczęście dzięki monitorowaniu tego, co się dzieje w polskim rządzie, w polskich ministerstwach. Tu zastanawia, dlaczego PSL, Ludowa Partia, dlaczego wprowadza
I podobno zielona, ale wiadomo, zielona partia jest jedna w tym kraju, prawdziwa zielona. Dlaczego ten rząd wprowadził ustawę, która tylnymi drzwiami tak naprawdę zagraża przecież rolnikom, zagraża polskiemu rolnictwu w tym sensie, że wprowadzenie tego typu organizmów do środowiska, organizmów, które są sztuczne, ale żywe, jednocześnie o którym mówiła doktor Tkaczianik, jest ogromnym niebezpieczeństwem dla na przykład eksportu polskiej żywności, bo już można widzieć oczami wyobraźni, co stałoby się, gdyby polska żywność z takim labelem, z taką etykietą skażona GMO pojawia się w sklepach Unii Europejskiej. Wiadomo, konsumenci europejscy, podobnie jak w Polsce, są przeciwni. W związku z tym natychmiast moglibyśmy mieć do czynienia z podobną katastrofą, z jaką mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, kiedy Państwo pamiętacie historię hiszpańskich ogórków czy kiełków, bo w końcu nie wiemy, kto i za co jest tam w tym wszystkim winny, ale jedno było pewne. Hiszpańscy rolnicy wtedy odnotowali ogromne, wielomiliardowe straty. Zatem jeszcze raz bardzo dziękujemy, panie prezydencie, że jesteś prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków i że taka decyzja zapadła. I podobnie jak pan prezydent, bo o tym wspominaliśmy przed zawetowaniem tej ustawy, SLD i Zieloni jeszcze w ubiegłym tygodniu, jak państwo pamiętacie, ogłosili, że gdyby była taka potrzeba i ustawa byłaby zawetowana, to natychmiast wchodzimy w ten proces legislacyjny tak, aby rzeczywiście zapewnić kontrolę nad GMO, ale jednocześnie, żeby zapewnić zgodność prawa polskiego z prawem unijnym dotyczącym nasiennictwa. Także jeszcze raz dziękujemy. No i zwycięstwo. Tak? To taki historyczny moment w polskiej prezydencji. Jesteśmy przecież krajem, który obecnie zarządza całą Unią. To miało znaczenie. Tak. I cieszymy się, że właśnie tak się stało. W tym momencie się to stało. Tak. Symboliczna decyzja.